Cześć, witajcie! Cześć! Vlog z Ilonką po pandemii, czy jak to tam zwą, nie? Kuba też jeździ z nami teraz. Tak to ze mną nie chce jeździć, a jak ten, jak Ilonka jest, to Kuba zawsze. Agregat poszedł w użytek kolejny raz. Teraz taka akcyjka, dwie działeczki musimy zrobić. O! Wiem, że dławiki trzeba założyć, wiem. Ale wiecie jak to, o kurde, się przesadziłem trochę. No trzeba dławiki, tak, tak. Dobra. Nie wiem czy tutaj, tu widzicie takie bagienko na tej działce, ale zobaczymy czy tu będzie to szło już czy nie. Bo nie chcę też, żeby to przyszło na tych górkach za bardzo. Ej, Malina. Kolejny po manitce, bo ja tutaj kamienie zbierałem. Kurde, ściąga mnie na płot, chyba będę musiał z tej kolejny uciec jakoś. Dobra. Idealnie manitką zaznaczone. Muszę klimę nabić, no bo już mi się troszkę gorąco robi. Tak na początku mówiłem, że jeszcze pochodzi, jak były takie słabe te gorączki. A teraz już najgorętszy bodajże dzień w roku, chyba nie było jeszcze. No, 30 stopni. Gorętszego. Aj, opaska, bo tak na szybko ten filmik zaczynam i opaski sobie nie naszykowałem dobrze, bo ona mi się tam coś przestawia. Trzeba wiedzieć jak te szeleczki tam plątać to. Ale nie, oj, myślałem, że to gorzej wyjdzie, jest miodzio. Dobra, jak tak to robię poprzeczkę i będziemy cofać sobie tutaj tylko. Bo to jest ile, 3 przejazdy. Wcześniej gruberem to robiłem, bo tu taka była sytuacja, że no woziłem, znaczy nie ja woziłem, ktoś nawiózł ziemi i inwestor chciał rozplantować to po całej działce, bo ona taka była trochę mokra, takie dziury były. A teraz jest równiutko, jeszcze przejedziemy agregatem, ja już tutaj dokładnie nic nie zrobię, bo tutaj będzie raczej trawka, z tego co słyszę to na takie działki to już trawy nie będę siał, tam łąki mogę siać, ale nie, takie coś to już za mały areał jest. Kurde. Z tą kamerą. Nie no, ja muszę to poprawić, słuchajcie, bo mnie to drażni. Na drugiej kamerze to pewnie będzie śmiesznie wyglądać. Nie wytniemy tego, postaramy się przynajmniej. Ale nie, jedynka klima już nie daje rady chyba na dwójkę. Chociaż... A może nie. Na mnie wieje. Ale gorąco ci czy zimno? Jak tam? Nieźle. Ale także, kto by nie wiedział jeszcze, to zapraszam cofnąć się do tyłu. Poprzednie filmiki to jest agregat, który sam wspólnie w sumie z trzema osobami, w trójkę. Ze mną? Ale no, mówię, nie konstruowałaś. My konstruowaliśmy, co nieco tam wypite było i powstał projekt. Także robotę robi, no jak widzieliście i widzicie. Tu jest takie bagno, to chyba ominę nawet, bo tam będzie dom, będę zbierał humus, także tutaj chyba nie ma sensu tego mieszać. Kamienie jakieś kurcze jeszcze zostały. Lekko przemieszam to i nie ma co. Zakopać się nie zakopiemy, ale ciapa jest, ale i tak ładnie tam przeszło. Kolejny. A i mam problem z tą szóstką taki, podpowiedzieliście mi widzowie z manitką, z pływakiem od wskaźnika paliwa, a teraz w tej szóstce mam taką akcję, się zdenerwowałem mocno, bo ostatnio nie chciała mi złożyć nawet z grabiarki, coś hydraulika jest słaba, niby podnośnik podnosi, orałem też i zauważyłem takie coś, że ale bagno, będzie brudny, a może nie, a może tak. I takie coś, orze sobie, do pewnego momentu jest dobrze, pług obraca, olej się bardziej zagrzeje, to mi właśnie, wiecie, jak pług ma ten martwy punkt przy obrocie, to mi potrafi stanąć ani w jedną, ani w drugą, muszę go tak rozbujać i wtedy dopiero. No i tutaj nachodzi myśl, że pompa siedzi, bo są w sumie dwie mogą siedzieć, albo jedna, albo druga, albo dwie naraz, ale raczej nie.
i albo siedzi pompa, ale nie wydaje mi się, no bo podnośnik jest raczej mocny. Nie ma jakoś większego problemu, jedynie jak właśnie ma te odpały, to puk tak do 95% max podnośnik się podnosi i nie więcej. Także nie wiem, no w serwisie powiedzieli ciśnienie zmierzyć, tak no zmierzyłem ciśnienie, ma 150-160 to max na rozgrzanym, to troszkę za mało, także no może być wina pompy też, ale może być też jakiś zawór albo rozdzielacz, coś tam się zacina, nie? I tak mi ciężko teraz określić, może ktoś miał taką sytuację, to od razu zagadka rozwiązana, bo tak to muszę jechać na serwis, no to wiadomo, chłopaki sprawdzą wtedy. Ale ciągnie bagienko, można było parę ujęć zrobić z tego. No i nie wiem, no wiem, że ktoś tam mi kiedyś mówił, że w case coś takiego miał, ale w końcu się gdzieś tam nie widzieliśmy i nie dogadaliśmy, co to w końcu było. No wiadomo, case to jest to samo. No i tak nie wiem, nie wiem, no. I agregat tak samo, ciężko ma go złożyć. Tak będziecie widzieć zaraz, kończymy jeszcze. Cofnę raz, podjadę tu poprzeczka i muszę go tak szarpać, żeby no żeby mi złożył, bo jest lipa. A tutaj było wywrotek takich czteroosiek nasypane, nawet nie wiem ile, z 50, może 50 aż nie, ale solidnie nawieźli tego. Oj nie, muszę tą klimę nabić, bo to jest masakra. W sumie prawie 6 lat, no 5,5 roku klima, no to jest chyba nikt tyle nie wytrzymuje, każdy nabija wcześniej, a jakoś tak się uchowała tutaj. W tamtym roku nie było problemu jeszcze. No jak w dwie osoby jeździliśmy, czy tam więcej, no to bywało tak, że już właśnie no też wiecie, dwie osoby grzeją, jak piece, jak grzejniki, no to też czasami było gorąco, ale tak jak sam jeżdżę, to mi tam było dobrze. Teraz już samemu nawet mam ciężko wytrzymać. Ale tu jest twardo, bo to taka... A odsunę się, bo jeszcze idzie, ale jak mnie już ściągnie, to będzie za późno. Kurde, z tą kamerą. Coś, jak miałem starą kamerę na głowie, to mi się nigdy z tą opaską nic nie działo. A teraz nie wiem, coś poprzestawiane. Ciężko czy co? Nie, no podobna jest, ale mi się coś chyba poprzestawiało w tych paskach, jak zmieniałem kamerę i to tak. Ale będzie teraz do mycia wałek zaklejony, kurde, nie lubię takiego czegoś, przez jedną kałuszkę. Dobra, jakoś ze skosa to tu dziabniemy. A wy chcecie zawsze z Ilonką filmiki, no to podrzućcie jakieś tematy, coś tam, żeby coś powiedziała, bo ona chętnie wystąpi, tylko zawsze nie wie, co ma powiedzieć, nie? Czy wie? Powiesz coś? Średnio. No, bo ja tam się rozgadam, to zawsze coś tam powiem. Może nie zawsze coś mądrego, ale zawsze coś można powiedzieć. No, jeszcze raz tu zawiniemy i uciekamy jeszcze na miasto teraz. No nie Wrocław, po Laskowicach będziemy, ale jednak miasto. Trochę na drogę wjechałem, czy nie? Nie. Dobrze. Normalnie spawaliśmy dzień i noc i to razy, nie wiem, kilka. Zeszło trochę roboty, tak? Jedna osoba, gdyby chciała to tak robić, jak my robiliśmy, no to jakieś chyba z 2 tygodnie by jej zeszło pospawać ten agregat. Wiecie, te wszystkie wymiary połapać, a? Buja, buja. Jeszcze tutaj raz. Co Kuba, śpiący? Nie, no co mu chodzi? No, wczoraj jakoś tam... Wczoraj mulczowaliśmy, no to już spać prawie tu chciał, nie? Nie chciał. Nie chciał? Wyziewał. Odczep się od niego. Dobra, ja tutaj nic nie wyczaruję więcej. Zobaczmy teraz, czy złoży.
No będzie takie coś, że... O, widzicie? On tak, no chce, a nie może. Jakby były trochę może siłowniki mocniejsze, to by miał lżej, ale no... Właśnie on ma problem i patrzcie teraz, jak ja to robiłem, dawno nie robiłem tego. Trochę, no to nieładnie, no ale... Muszę działeczki, kurde, obrobić, no i co? A to jest właśnie takie coś, że Kuba by podniósł i on się składa, bo wiem, bo już kiedyś próbowaliśmy. O, nawet Bartek młody mi pomagał to składać. Podniósł nawet jedną ręką chyba. Właśnie chciał popisówę zrobić, pokazał jedną ręką, że to idzie. No i poszło, bo jemu naprawdę, no tylko to przełamanie, ten też taki martwy punkt. A potem już idzie, nie? No coś wciula leci hydraulika. Trzeba z tym zrobić porządek, bo już denerwuje mnie to. Rzadko się to właśnie używa, bo w nim rzadko naprawdę hydraulika jest potrzebna, ale no jak widzicie, czasami potrafi się przydać i zdenerwować człowieka. Dobra, lecimy dalej. Także no, miałem nagrywanie zacząć trochę wcześniej, ale był telefon, dojeżdżamy już na miejsce, także tu cudów nie zdziałamy, nie? Czy działamy? Nie wiem. A tam... Co to ma być? No, robota, ale tam już nie będziemy nagrywać. W sumie tam już widziałem trochę czasu wyszło. Jedziemy sobie drogą. A teraz ciekawostka taka. Obciążnika nie mam, bo mi się nie chciało na takie coś zakładać i nie jest źle. Nie rzuca nim tak jakoś. Z obciążnikiem myślałem, że jest on cięższy ten agregat, ale nie, jest bez obciążnika fajnie się jedzie. Błotem obrzuciło, cała droga zawalona, bo jak wyjechałem, no widzicie takie uroki. Nie mów tego tak, głos. Nie no, nikt nie widział. A że te mówię to. A to śniło ci się. Tak, opalają się. Nie, a teraz dłużej siedzimy, no to klima trochę już się poprawiła, schłodziło tą kabinę, bo tak to z początku to było. O, piernicze. No. Dziury na tych drogach. Jechaliśmy kosić na tamtej drodze, to w ogóle nie było. No widzisz? Różne, o tu też nie ma. No, także dobra. Lecimy. Wymyślcie dla Ilonki wizję na filmy. Bo jest szansa nagrać, tylko trzeba mieć trochę wizji czasami, nie? O co? Dobra, bo dojeżdżam. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.